Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie filmik na temat pakietu Microsoft Office Online. Co to jest? Pakiet Office Online jest to pakiet biurowy dostępny przez przeglądarkę internetową, całkowicie za darmo. Możecie się to przydać, na przykład jak będzie, nie się skupiwać pakietu Office, a nie wykorzystujesz pełni jego funkcjonalności, bo należy pamiętać, że pakiet Office Online jest ograniczony funkcjonalnie. Tam nie ma wszystkich funkcji dostępnych. Robimy sobie właśnie taką serię na temat pakietu Office Online. Pokażę wam dzisiaj, jak do niego się dostać i przedstawię wam dzisiaj program Microsoft Word. Ale że zrobię to w taki, będę robił to w taki sposób, że nie będę tłumaczył wszystkich opcji, co opcja robi, bo to nie miałoby to sensu, tylko zrobimy sobie takie, jakby to nazwać, takie przyrównanie do wersji komputerowej. Pokażę wam, czego nie ma, co jest, ogólnie co tam jest w tej wersji online'owej, przeglądarkowej, nie? Bo to głównie o to mi chodzi. Ewentualnie jakieś funkcje, niektóre wam mogę pokazać, ale wszystkich nie będę pokazywał, bo zrobiłaby się z tego telenowela. A po drugie, nie wszystkich funkcjonalności korzystam, nie? Więc nie będę się na ich temat wypowiadał, bo po prostu nie wiem, do czego one służą. A teraz przechodzimy sobie do sedna sprawy. Żeby się dostać do pakietu Office Online, otwieramy przeglądarkę internetową, dowolną. Może to być nawet Google Chrome, to nie musi być Microsoft Edge. To może być dowolna przeglądarka internetowa. Wpisujemy w Google po prostu Microsoft Office Online. Tu wystarczy Office Online wpisać. Tak. I otwierają nam się wyniki i szukamy bezpłatne aplikacje Microsoft Office Online. To Word, Excel, PowerPoint i to. Tą stronkę. Ja wam linka zapodam do tej strony w opisie każdego z filmów, więc będziecie sobie mogli wejść, łatwo znaleźć, nie? I teraz tak, mamy taką reklamę. Tworzenie, udostępnienie i osiąganie lepszych wyników. Pracę razem z innymi osobami, zaraz wam opowiem, o co chodzi, za pomocą bezpłatnych aplikacji Microsoft Office Online. To współpraca z innymi osobami, tu chodzi o to, że możemy współpracować z innymi osobami nad jednym dokumentem. Tak, i teraz sobie tutaj klikamy, rozpocznij pracę bezpłatnie. Teraz tak, potrzebne nam jest do tego konto Microsoft. Możesz się tutaj zalogować, nie? Jeżeli nie masz konta Microsoftowego, to sobie tutaj możesz napisać na stworzyć, żeby, no tutaj mi proponuje, żeby nie logować. Więc, bo żeby stworzyć konto, to prawdopodobnie będziesz miał takie okienko, jak kliknij zaloguj. To będę miał taki formularz, o właśnie takie coś. I teraz tutaj mi proponuje moje konto, no bo ja już tutaj się logowałem. Ale jeżeli nie masz konta, to nie będziesz miał tego komunikatu, tylko będziesz miał login i hasło najpierw do wpisania. A ja muszę tu kliknąć i dopiero, o właśnie, dopiero wtedy tutaj jest opcja, nie masz konta. Otóż je, to właśnie to. I to sobie wtedy w to klikasz i wtedy możesz sobie utworzyć konto Microsoft, nie? Oczywiście maila wpisujesz potem i postępujesz zgodnie z instrukcjami, które się tam będą pojawiały, nie? Nie będę robił tego, bo ja już konta posiadam, więc się zalogujesz, trzymam tylko film. Jeżeli zapyta ci się kreator logowania, czy to masz konto służbowe, czy osobiste, to wybieraj osobiste, chyba że to jest konto firmowe, albo szkolne jakieś, to wybieraj służbowe. Ale konto służbowe chyba jest płatne, o jeśli dobrze. Przez twój dział IT
Aha, no, ty to może być konto szkolne na przykład jakieś. A jeżeli masz swoje pojedyncze konto, to osobiste. No, tu chodzi o to, że kontami służbowymi może zarządzać administrator. Jedna osoba może zarządzać kilkoma kontami naraz. A służbowe, a osobiste to jest po prostu zwykłe konto Microsoftowe. Ja mam zwykłe konto osobiste, więc się loguję. I teraz muszę podać hasło, tylko zatrzymam sobie film, wprowadzę hasło i do was zaraz wracam. O, i teraz się mnie zapytał program Office Online, czy chce, żeby mnie nie wylogowywać. Jeżeli z jednego komputera korzysta tylko jedna osoba, to warto sobie to zaznaczyć, to wtedy nie będzie nam wylogowywało. A jeżeli kilka osób, to nie polecam. Ja sobie nie zapamiętam blokowania, bo nie chcę tego po prostu, więc klikam nie. No i się dostaliśmy do pakietu Office Online w końcu. I teraz mamy takie aplikacje tutaj. Outlook, OneDrive, odnoszę, no pokażę nam najpierw co tu mamy. Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype, kalendarz, kontakty, Sway i Forms. Odnośnie tego, co wam pokażę, to pokażę wam wszystkie programy oprócz Outlooka, bo ja Outlooka nie korzystam. OneDrive'a pokazywałem już prędzej, bo jest seria na temat OneDrive'a na moim kanale, sobie jak będziesz chciał, to sobie możesz wejść. Pokażę wam Worda, pokażę wam Excela, ale Excela pokażę wam w taki bardziej powierzchowny tylko sposób, ze względu na to, że z Excela nie korzystam za bardzo i nie mam zbytniego doświadczenia związanego. Więc Excela tylko tak sobie przejdziemy szybko. PowerPointa wam pokażę w tej serii. OneNote'a wam pokażę. Skype'a nie pokażę, bo nie używam. Kalendarz możemy zobaczyć ewentualnie. Zobaczymy, co zrobię, jeżeli nie, to nie. Bo też specjalnie z niego nie korzystam. Kontaktów wam nie pokażę, bo to jest do poczty Outlook.com. Sway wam pokażę i Forms wam pokażę. Także wszystko wam pokażę w tej serii oprócz Outlooka, OneDrive'a, Outlooka, OneDrive'a, Skype'a, kontaktów i kalendarza. Kalendarza też raczej nie pokażę, bo to musi być konto Outlook, żeby z niego korzystać. Podobno idzie to jakoś obejść i używać tego z innym kontem pocztowym, ale ja nie używam kalendarza wcale, więc nie pokażę wam chyba. Chyba, że tak powierzchownie, tak jak Excel. Ale to zobaczymy. A dzisiaj sobie w tym jednym filmie zrobimy przegląd Worda. I w każdym z kolejnych filmów będę wam pokazywał jedną aplikację. Także zaczynamy Worda, uruchomimy sobie Worda teraz. Klikamy w niego po prostu. Tak, i mamy otwartego Worda i tak. Jak widzicie, trochę to przypomina zwykłego komputerowego Worda. Te nowsze wersje tak wyglądają, że można wybrać sobie na początku właśnie jakiś, uruchomić do edytowania pustego dokumentu i jakiś tutaj właśnie motyw, szablon, które są tutaj dostępne. Możemy sobie wybrać i edytować już ten szablon. Mamy tutaj notatki. Notatki ogólne, projekty John, pusty szablon z projekty raport i tego typu różne sprawy, żeby warto to przejrzeć. Ja wam ten program pokażę na pustym dokumencie, sobie będziemy tam coś dodawać i wam pokażę, jak to działa. Nie? Wybieram pusty dokument, otwiera nasz Word i proszę bardzo. To jest Word uruchomiony w przeglądarce internetowej. To nie jest komputerowy Word.
Tak widzicie, ten program wygląda bardzo podobnie do zwykłego Worda. Tylko że on jest, troszkę zubożony, jeżeli chodzi o funkcje, nie? Jak widzicie, tu sobie mamy stronę, sobie możemy ją przewijać kółkiem myszy. Tu mamy kursor, sobie tu możemy pisać swoje dokumenty. Możemy też prawą klawiszą kliknąć, normalne menu jak w Wordzie. Szybkie akcje, tutaj mamy formatowanie tekstu. Ciągi również, ciągi, indeks górny. Zwiększanie ciągi, zmniejszanie ciągi, malarz formatów. To jest takie narzędzie, które pozwala szybko przenieść formatowanie z jednego tekstu na drugi, na przykład, żeby nie trzeba było co chwilę zaznaczać tekstu i wybierać z tego samego formatowanie ręcznie, to możemy skopiować formatowanie. Style możemy zmienić i po prostu wybrać już jakieś gotowe formatowanie ustawione przez Microsoft, na przykład takie niebieskie. I już mamy ustawiony styl. Tutaj już jest jakieś gotowe formatowanie. Oczywiście sobie powiększyć czcionkę, żeby było lepiej widać. 26. No trafię, bo tak, bo to jest takie opóźnienia są, bo to wszystko leci online. Ale już mamy czcionkę niebieską. No i w tym menu mamy właśnie nowy komentarz, to jest właśnie funkcja ciekawa odnośnie opisu online, bo ten dokument możemy komentować. Tak jakbyśmy na Messengerze komentowali, czy na Facebooku komentowali jakieś posty. I to właśnie tak samo to działa. Ja sobie coś piszę, a moi współpracownicy mogą tutaj komentować: o kurczę, zrobiłeś tu błąd, popraw to. Albo na przykład: tu jest coś nie tak z stylistyką zmienioną. Albo na przykład dołóż jeszcze informacje o jakimś tam źródle. Albo coś. Tu sobie tak można właśnie fajnie mogą pisać. Moi współpracownicy, którym to udostępnię. Nie? W ramach konta Microsoft. Tylko to działa w odrębie właśnie kont Microsoftowych chyba tylko. Więc trochę szkoda, no ale taka funkcja jest. O, przepraszam, tutaj powiadomienia z Facebooka mi przychodzą na telefon. Kontynuuj, odwrócimy sobie to, my nie chcemy. Ale ja też mogę komentować ten dokument, albo ja mogę komentować czyjeś dokumenty. Także fajna sprawa. Mamy oczywiście kopiowanie, wklejanie, przenoszenie, tłumaczenie dokumentu. To jest bardzo ciekawa sprawa. To jak sobie tutaj coś napiszemy, na przykład, nie wiem. No, napisałem sobie coś takiego i proszę patrz, teraz możemy sobie to przetłumaczyć. Zaznaczamy tekst, który chcemy przetłumaczyć prawym i tu mamy opcję przetłumacz. Klikamy sobie to i wybieramy język, do którego tylko się musi to załadować. Mam. To chwilę trwa, jak widzicie, bo to jest, mówię, wszystko online się toczy. I jak widzicie, tu można sobie wybrać polski, automatycznie nam wykryło, ale tu możemy sobie wybrać też język, na jakim to jest napisane i możemy przetłumaczyć na angielski. I proszę bardzo, przetłumaczyło nam. Subscribe to my channel. No, tutaj z jakimiś błędami trochę, ale jak widzicie, to działa. Bo to się nie opiera na tłumaczu Google'owym, tylko Microsoftowym. A on nie jest aż taki dobry jak właśnie translator od Google'a. Ale działa. Ale można sobie ewentualnie skorzystać z takiej funkcji. Oczywiście sobie zamknę. I skopiować można ten tekst i po prostu wkleić, nie? Dalej mamy inteligentne wyszukiwanie. To jest ciekawa opcja też, jak sobie ją wybierzemy.
to, to mamy informację. Aby dostarczyć odpowiednie informacje, wysyłamy dane do usługi Bing. No, czyli po prostu to jest wyszukiwanie jakichś usług Bing, czyli wyszukiwarce Microsoftowej. Te dane to wyróżniony termin i nieco otaczające jego treści. Aha, dobrze, rozumiem. My zobaczymy, co nam tutaj wyszuka. Pewnie nic. No, coś nam tutaj wyszukało, jakieś linki do YouTube'a. Jak widzicie, bo jak ja to napisałem w YouTube, to wyszukało YouTube'a. Eksplorowanie, czyli wyszukiwanie i zdefiniowanie, czyli po prostu jakieś definicje, nie? Na przykład nie wiem, co by to wpisać. Aha, muszę kliknąć w edycję, żeby tutaj pod spodem napisać Warszawa. I teraz tak sobie możemy zaznaczyć. Znowu zrobić inteligentne wyszukiwanie. O, jakby dzisiaj wyszukało mnie Warszawę, tutaj w wynikach, a definicja to znajdzie Warszawę pewnie w Wikipedii. Ale też nie znalazło, więc to prawdopodobnie tyczy się jakichś tylko wybranych elementów. Nie, nie powiem, bo nie wiem, ale wynikowe wyniki działają. I sobie to można przejść do jakiejś strony i to skopiować szybko. Znaleźć z tego poziomu. Jak już jesteśmy przy tym, to co dalej mamy? Przez tłumaczenie do tytułu ustaw język sprawdzania pisowni. No tak, na przykład mamy język, piszemy dokument tylko w jednym języku, to możemy sobie to wybrać. Ja sobie wybrałem oczywiście polski, to tak jest ustawione. Co dalej? Akapity, no to wiadomo, to co możemy ustawić akapity, no to jak już ktoś używa Worda, to oczywiście wie, o co chodzi. To są nic innego jak wcięcia, wyrównywanie do tekstu i wcięcia po prostu od lewej do prawej. Przed tekstem i za tekstem, nie, po prostu wyrównanie akapitów. Odstępy między tekstem, między tymi wierszami tekstu i interlinię też sobie to możemy zrobić. Czy to ma być półtora wiersza, podwójna czy pojedyncza. I co jeszcze, co ile ma być, co ile tych wierszy ma być ta interlinia robiona. Dobrze, co my tam dalej mamy jeszcze? Link. Możemy przekształcić zaznaczony tekst na link. Czyli na przykład, nie wiem, co my tu możemy wpisać za adres. No nie wiem, takiej strony pewnie nie ma, ale... Ale pewnie tu chodzi o to, że można sobie zastąpić właśnie słowo Warszawa i wpisałem warszawa.pl i ustaw i teraz mamy linka zrobionego do warszawa.pl. Nie, ja sobie to cofnę. No i jeszcze jest nowy komentarz właśnie do dokumentu, nie? To już wam właśnie mówiłem, co to jest, odwrócimy sobie to. Tak, i teraz podstawowe funkcje mamy, że w fazie o zaznaczanie tekstu i formatowanie wam pokazałem. Tu mamy menu plik i tu możemy sobie zrobić następujące rzeczy. Informacje, i tu mamy tak, edytuj w programie Word. Czyli to sobie możemy pobrać na komputer i otworzyć na Wordzie komputerowym. Jak mamy zainstalowanego Worda na komputerze, ja mam, dlatego tą opcję posiadam. Home dokument, to jest bardzo ciekawa funkcja i polecam z niej skorzystać, bo to możemy zawsze otwierać w trybie tylko do odczytu w celu pytania czytelników o zgodę na edycję, aby zapobiec przypadkowym zmianom. No, to jeżeli nie chcesz, żeby ktoś ci pogrzebał w dokumencie, to możesz po prostu zaznaczyć to na żółto i od tej pory dany dokument, jak go zamknę i otworzę ponownie, to on będzie tylko i wyłącznie do odczytu.
Więc nikt mi, albo ktoś inny jak odtworzy, to będę miał opcję tylko do odczytu i będę musiał mnie poprosić o zgodę, żebym mógł zezwolić mu na edycję. Żeby to wyłączę i poprzednie wersje dokumentu, to może też fajna też sprawa, bo sobie to możemy przejrzeć. Co w danej chwili było robione z danym dokumentem, jak widzicie, najpierw napisałem subskrybuj mój kanał, a potem Warszawa. Nie? O, to jakiś błąd jest, jakiś błąd zrobił, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. To są po prostu kopie zapasowe dokumentu, danego dokumentu z danego dnia na przykład. To się nazywa wersja. I sobie oczywiście cofniemy. Łączymy sobie Worda z powrotem. No jest po prostu nic innego jak historia taka. To się może przydać nam na przykład, jak sobie coś popsujemy w dokumencie, to możemy szybko wrócić do poprzedniej edycji. Nie? No, czy coś się tutaj... No, jakiś błąd się nawet zrobił. Chyba. Czyli co? Dobrze, wejdę jeszcze raz do tego Office'a od nowa. Bo się Word chyba cały skraszował, jak widzicie. Bezpłatna aplikacja Office. Dokument 2 to był chyba mój dokument właśnie z Warszawą. Oczywiście otworzył się nam dysk OneDrive, bo to wszystko jest zapisywane na OneDrive, a i mamy Warszawę. I chodzi o to, teraz tylko muszę zatrzymać na chwilę i wrzucę z powrotem. Jak zauważyliście, program nam się skraszował i teraz pojawi się nam pytanie. Co się stanie, jeżeli taki program nam się skrasuje, to co, dokument nam się wyczyści, czy nam się automatycznie zapisze? Uwierzcie mi, nie ma funkcji zapisz w tym programie. To wszystko się dzieje z automatu. Na przykład jak ja teraz mam tutaj Warszawa i na przykład dopiszę powoli, będę pisał py, o, z, my, a, nie? Nie? To automatycznie, jakby pisałem py, o, z, my, a, nie, to automatycznie program nam zapisywał dokument. Pojedyncze litery, jak ja pisałem nawet, bo to wszystko odbywa się w chmurze OneDrive'a i automatycznie nam zapisuje się dokument podczas pracy. Dzięki temu, jak na przykład teraz nam braknie prądu, to nie musimy się przejmować, czy nam program nie zapisał czegoś. To jest niestety też kolejna zaleta pakietu Office. Ona jest przeciwieństwem do pakietu zwykłego. Jedziemy dalej z tym menu, z tym kursem. W informacjach mamy, to wszystko już omówiłem. Dalej mamy możliwość otwarcia innego dokumentu, który mamy zapisany. Nie, to jest opcja nowy, przepraszam, nowy. I to możemy sobie utworzyć nowy dokument. Nie? Jest kolejny, na podstawie jakiegoś szablonu, albo po prostu pusty. Otworzyć można dokument, który już mamy na OneDrive. Oczywiście, że chodzi o nazwy, to wszystko idzie zmienić. Ja wam pokażę, jak widzicie, tu mam dokument 1, dokument 2 i te wszystkie te nazwy idzie pozmieniać, także spokojnie. Dalej mamy opcję zapisywania. I tu mamy tak, zapis jako. Czyli zapisujemy po prostu na OneDrive ten dokument. Zmienić nazwę możemy właśnie tego dokumentu. Nazwa tylko po prostu, tak jak teraz jest dokument 2, to sobie tu możemy kliknąć i wpisać jego nazwę, tak jak ma być. Menu, gdzie tu jest ten menu? Zapis jako. No a zapis jako to jest po prostu otworzenie. Zapisany jako nowy plik pod nową nazwą. Nie? Pobierz kopię na dysk, to po prostu możemy sobie ściągnąć na komputer dokument, pobrać jako PDF,
pobrana jako plik ODT. Plik ODT to jest dokument pakietu, pakietu OpenOffice. Open dokument tekst. To jest po prostu open dokument format. Nie, to po prostu open office'owy dokument format. I jeszcze gdzie jest przycisk zapisz? Nie ma przycisku zapisz, ponieważ dokument jest zapisywany na bieżąco. Czyli automatycznie. To jest to, co właśnie mówiłem. Dalej mamy opcje drukowania. To jest oczywiste, więc nie będę tego tłumaczył. Udostępnianie dokumentu innym osobom, czyli jak możemy wysłać komuś linka albo udostępnić na przykład do kontaktu jakiegoś na Outlooku, jak mamy. Ja nie mam Outlooka, nie używam, więc nie wykorzystam tej opcji. Możemy wysłać linka na przykład na Facebooka z możliwością wyświetlenia tylko i wyłącznie albo jeszcze edycją. I tu możemy kliknąć utwórz link i wtedy program nam utworzy linka i możemy go ten link jest chyba tą tak, dokładnie mamy linka i sobie możemy go skopiować i udostępnić na przykład wysłać go na Messengerowi, przez Messengera komuś, żeby sobie mógł otworzyć i sprawdzić na przykład nasze zadanie domowe na przykład. Musimy nauczyć się robić udostępny plik. Szybko, nie? Żeby sprawdził, czy mamy wszystko dobrze. No i jeszcze zaproś osoby, to właśnie ta jest ta opcja, o której właśnie mówiłem. Że jej nie wykorzystam, bo nie mam Outlooka. Mam Outlooka, ale nie używam Outlooka. No i jeszcze to jest opcja, możliwość właśnie tego linka skopiowania, nie? No, także to byłoby wszystko. Możemy jeszcze jeden udostępnić link. Ja sobie teraz to wyłączę. I mamy dalej opcje takie. Możemy jeszcze coś osadzić w dokument na blogu strony internetowej. Czyli nic innego jak właśnie na jakiegoś bloga albo stronę internetową, to sobie możemy z tego skorzystać. Ja nie mam takiej opcji, nie prowadzę, więc sobie to wyłączę. Po prostu Escape'em. Kierujemy Escape. I jeszcze informacje o programie. Tu mamy uaktualnienie do wersji Office 365. To jest dokładnie to samo co Office Online, tylko jeszcze bez takiej pro, takiej rozbudowanej jeszcze bardziej. Warunki użytkowania i licencje, uwagi, poufność informacji i tego typu sprawy. I jeszcze na koniec mamy możliwość otworzenia sobie pomocy programu, pomocy dotycząca ułatwień dostępu do osób niepełnosprawnych i przekaz opinii w firmie Microsoft. Jeżeli coś nie działa na przykład, nie? Ja sobie cofnę i to mamy tak menu główne, narzędzia główne i to oczywiście możemy sobie formatowo cofnąć, ponowić, wkleić jakieś źródło, jakiś tekst, małość formatowania. To chodzi o to, że na przykład sobie tutaj zmienię formatowanie, na przykład napis o Poznań, zmienię na przykład ściągę na Times New Roman, powinno tego być. Times New Roman i na przykład zmienię sobie kolor na czerwony, tak na przykład, i jeszcze pogrubię sobie tekst albo wyłączę pogrubienie i pochylę te kursywy zrobię i teraz chciałbym sobie, żeby inny tekst był takim samym formatowaniem, to zamiast oznaczania i sobie na tego ręcznie możemy po prostu kliknąć sobie małość formatowania, kliknąć na Poznań, a nie, napisz sobie to znaczyć Poznań, klikamy, no i na Warszawę, tak, i już mamy dokładnie to samo formatowanie co napisze Poznań. No i mamy oczywiście formatowanie, podkreślenie, czcionki i wszelkiego typu znane słowa formatowanie, więc tego nie będę omawiał. Punktowanie, listowanie, numerowanie, wielopoziomowe listy,
zmniejszenie wcięcia listy, zwiększenie wcięcia, kierunek tekstu od lewej do prawej albo na odwrót, do środka, po prostu do środka, wyrównywanie do środka, do lewej, do prawej. Brakuje mi tylko tutaj justowania, a nie jest justowanie. Dobrze, myślałem, że nie ma justowania tutaj. Dobrze, jest jeszcze opcja specjalne wcięcie, to możemy to właściwie, nie wiem co to jest, więc pierwszy wiersz. No dobra, no nie wiem co to jest, zaznaczymy sobie, sprawdzimy wcięcie. Nie to, to było to. Tekst. Pierwszy wiersz. Aha, to pewnie możemy wysunięcie. Nie będę się wypowiadał, bo nie wiem o co chodzi. Dalej mamy właśnie też tyle do wyboru tutaj pod ręką. Możemy szybko sobie coś zmienić, formatowanie. Zastosować możemy tyle do wybranych. O, błędek, komunikat. Niestety zmiana nie została zapisana. Aby kontynuować edytowanie tego dokumentu, skopiuj zmiany i otwórz stronę. A, ty co, internet mi siadł. Ajajaj, co z tym internetem? Odświeżamy stronę. Tak jak mówią. Dobrze, jest, dobrze, udało się. Coś za chwilę, przez chwilę internetu prawdopodobnie nie miałem. I się coś wysypało. Ale dobrze, wracamy do tematu. Okej, tu mamy jeszcze znajdowanie i zamiana tekstu. To nic innego jak po prostu zamiana jest z jednego wyrazu na drugi. Jak mamy kilka razy ten sam wyraz napisany w Wordzie, to możemy zastąpić go innym. Nie? No, to też się może przydać przy jakichś tam listach na przykład, albo tych jakichś zestawieniach i tego typu sprawach. Dalej mamy wstawianie. Podział strony, to ciekawa rzecz. Może jak tutaj wypisałem sobie teraz przymiar. Na zasubskrybuj mój kanał na YouTube i dwie nazwy miast, nie? W Polsce. Sobie teraz możemy tutaj zrobić podział. Pyk. Teraz tutaj sobie możemy coś pisać innego. Tak. Możemy znowu podzielić. Pyk. I tak sobie właśnie dzielić. Dzięki te podziały oczywiście możemy sobie też tutaj przesuwać chyba. Nie można przesuwać. To jest po prostu tylko takie oznaczenie, że to jest podział. I można sobie dzielić strony na kilka części. Dzięki temu łatwiej będzie można potem sobie na przykład pociąć nożyskami, pociąć tą stronę na kawałki, bo będzie widać, nie? Linia, gdzie mamy. Nie chcę wklejać tego. Chcę tego cofnąć. O, te podziały usunąć. Dobra, niech jest już ten jeden podział. Będę musiał go usunąć. Albo zrobimy tak szybko, z nas wytnę ten napis. I sobie. A on jest chyba w schowku, także nie powinien być problemu. Twoja przeglądarka nie może uzyskać dostępu do schowka. Mówię tylko w Ctrl X. Aha, widocznie Ham nie obsługuje wklejania za pomocą myszy w Wordzie. Dobra, to Ctrl V. O. Dobrze. No i tu mamy wszystko, więc dalej mamy wstawianie. I tu możemy podział strony, to już pokazywałem, tabele. Oczywiście znane i ulubione narzędzie w Wordzie. I tak samo z tabelą można zrobić również dużo rzeczy. Po prostu zaznaczając ją sobie. O, z tego to umiejętnie zrobić, bo tak się czasami coś tutaj przyśnie. Prawym i mamy również formatowanie tabeli, język wprowadzania, akapity. Jak zaznaczymy sobie tabelę, to możemy też sobie tutaj formatować ją, nie?
tutaj tekst, oczywiście w tabeli, a samą tabelę chyba kolor linii i tego typu chyba nie ma, takie opcji tutaj, nie ma chyba. Układ strony, odwołanie, nie ma. Więc nie ma formatowania tabeli, a szkoda. Mogłoby być, nie? No nie ma. Jest tylko wstawianie tabeli. Ale oczywiście możemy sobie rozmiar tabeli przesuwać, nie? Zamieniać. Także to takie obszary jest. Także dobrze. Dalej możemy sobie tą tabelę wstawić. Jeszcze możemy tak ręcznie wstawić liczbę wierszy, kolumn. Obraz możemy wstawić do dokumentu z dysku. Nie na przykład wyłączę tego uploadowanie na omyku, żeby wam to pokazać, żeby nie było problemu. No jakieś tu mam obrazy zapisane. O, i na dysku mam obrazy jakieś. Teraz wam pokażę. Zaczynam, znajdę jakiś obraz i tam wstawię go tu. Wygrywam. Tak. Okej. No, zaczynałem na chwilę film i już jestem z powrotem. Jak widzicie, wstawiłem sobie obraz z dysku i możemy też sobie go tutaj zmienić jego rozmiar. Jeżeli chodzi o formatowanie, to możemy zawijanie tekstu wokół obrazu zrobić. Tym, żeby równo z tekstem był obraz. Kwadrat po lewej, kwadrat po prawej, czy po prostu jest nic innego jak zawijanie tekstu wokół obrazu, nie? Za tekstem, żeby był obraz za tekstem i przed tekstem. Nie, tak sobie za tekstem na przykład, to mogę teraz tutaj sobie, żeby usunę może tę tabelkę, bo ona będzie przeszkodzała. A nie, są narzędzia tabeli. A jak zaznaczyłem, to się nie pojawiały. No to wrócimy na chwilę jeszcze do tabeli. Mamy te narzędzia tabeli. I tu mamy projektowanie i tu sobie możemy właśnie rozmiar tej, formatowanie tej tabeli zrobić. Wiersz, nagłówka, wstawić sumy i tego typu różne sprawy. Nie? O, takie coś zrobić. No jak już równo tutaj widać rodzaje tych tabel. Zmień kolory, można zmienić kolory obramowania. I jeszcze cieniowanie, czyli wypełnienie tabelki kolorem. I jeszcze jest układ. Czyli sobie to można tekst alternatywny. Czyli jakby jakiś błąd był w wyświetleniu tabeli, to nam się pojawi tekst zamiast tabeli. Zaznaczanie tabeli do kolumny, wierszy, komórki. Usunąć tabelę możemy. Kolumny, wiersze, staw powyżej, poniżej, z lewej, z prawej. Scalić można tabelkę, dwie komórki w jedną, podzielić, to jest też na odwrót, czyli mamy podziel i teraz sobie kliknę podziel i teraz mogę tutaj wpisać, jak ma być jeszcze podzielone. No i jeszcze tutaj mamy wyrównywanie, do środka, do lewej, do prawej, do lewej środkowej, do prawej środkowej i do środka, do środkowej górnej i tak dalej, nie? No to wróciliśmy sobie jeszcze do tabeli, a teraz wracamy do obrazu. Mamy obraz i tu możemy style zrobić, czyli formatowanie, różne ramki i tego typu rzeczy, jak widzicie, efekty. Zwiększyć można rozmiar, zmniejszyć rozmiar, przyciąć obraz. Kopiować, oczywiście to nie będę pokazywał, zabijanie tekstu i mamy jeszcze narzędzia obrazu. Projekt to formatowanie, to właśnie style, tekst alternatywny, restytuj do domyślnego formatowania, efekty różne, graficzne, odwrócić możemy obraz w prawo, w lewo, do pionu, w pionie, poziomie i jeszcze możemy odbić chyba. Tak, dokładnie, to jeszcze powinno być odbijane, kąt i tego typu sprawy. Zabijane tekstu, przycinanie, zablokowanie współczynnika proporcji, dzięki temu sobie to aktywujemy i będziemy rozciągać obraz, to sobie go nie zepsujemy.
Wysokość możemy wprowadzić ręcznie i szerokość. Dobra. To jeżeli chodzi o to, to tyle. Zobaczę, jak nagrywam długo. Czasowo, jak wyglądam. No 4 minuty, bo ja nagrywam nowy film, bo musiałem zatrzymać. Ale to dobra, to jedziemy dalej, żeby nie przedłużać. Co możemy jeszcze wstawić? Obraz w trybie online, no to po prostu nic innego jak z internetu, czyli z wyszukiwarki Bing, z bazy jakichś obrazów od Microsoftu. W sumie możemy tutaj wyszukać i wstawić bezpośrednio. I jeszcze możemy z internetu, z dysku OneDrive'a. Tak, mamy jakieś zdjęcia z OneDrive'a, nie? Ale oczywiście normalnie skopiujemy obraz z internetu i wkleimy, to też będzie to działało. Także to nie ma problemu. Oj, nie chcę tego anulować. No. Dodatki, no to na temat dodatków to ja się w ogóle nie wypowiem, bo ja nie używam, ale to prawdopodobnie można wstawić jakieś te pluginy zainstalować do Office'a i coś sobie tutaj jeszcze więcej zrobić, ale na temat tej funkcjonalności nie wypowiem się, bo nie używałem nigdy, bo nie było mi to potrzebne, więc nie wykorzystywałem, byłem czasowy. Linka możemy wstawić, oczywiście to musi być wolne miejsce w Wordzie. Tylko sobie tam muszę zrobić Enter, żeby mieć miejsce. OK. I sobie linka możemy wstawić do jakiejś strony, no to już wam pokazywałem na ten Polaka, nawet zaznaczałem Warszawę i robiłem linka. No to jest to dokładnie to samo. No i komentarze to już też tłumaczyłem na początku filmu, więc nie będę tego tłumaczył. Ponownie nagłówka i stopkę możemy zrobić. Czy po prostu nagłówkę, nagłówek do góry, a stopka na dole, nie? Czyli do góry na przykład możemy sobie napisać. Dokument testowy, a na dole na przykład koniec, nie? No i tak powiedzmy, że tak chcemy zrobić, tak nam pasuje. To oczywiście są tego przykłady, nie? Tu mamy jeszcze opcje i tu mamy takie same w całym dokumencie. Czyli wszędzie na każdej stronie będą takie same stopki i nagłówki. Inne na pierwszej stronie, inne na stronach parzystych, nieparzystych, inne na stronach pierwszej i ostatniej, parzystej i nieparzystej. Usunięcie, numery stron, możemy usunąć i jeszcze usunąć nagłówki z dokumentu, stopki. No i pasuje nam, że tak pasuje, a im powinny już być za chwilę stopki. Chyba, że tego już nie zapisałem. Ale bynajmniej wiadomo, o co chodzi, nie? No tak chcemy zrobić, no to co teraz? Enter może trzeba. No, to czasami ten pakiet potrafi się tak zlogować. Nie wiem, coś ta opcja tutaj nie działa w tym pakiecie, albo ja coś źle robię, ale wiadomo chyba o co chodzi, nie? A jest, nagłówek jest. No ale on się coś nie wyświetla się, coś ten nagłówek, coś jest tutaj nie tak, więc pozwolę sobie to usunąć, żeby nie było problemu. Usuń. OK, już nie mamy. Dalej mamy symbole, numerację strony jeszcze możemy zrobić, czy po prostu na dole albo do góry możemy ustawić sobie numerowane stron. Symbole różne wstawić, tablicę znaków, proszę. Jeszcze mamy emoji. Nie? Emoji, różne emotikony nawet tutaj są, a nie wiem, czy w zwykłym pakiecie komputerowym są emoji, chyba nie.
Dobrze, ale takie to funkcje są. Ja tylko pokazuję, co tu mamy. Dalej mamy opcję układy strony. To tutaj mamy marginesy, możemy sobie zwiększyć albo zmniejszyć, zwiększyć, o, albo poszerzyć, orientację poziomą albo pionową, rozmiar strony A4 czy jakiś inny format papieru, a wcięcia z lewej, z prawej, odstępy między tymi wierszami tekstu. My tutaj nic więcej nie mamy, więc dalej jedziemy, mamy odwołanie, czyli nic innego jak przepisy. Ja sobie pozwolę usunąć teraz ten obraz, albo zrobimy sobie to na nowej stronie. Tylko szkoda, że tutaj trzeba usunąć ten obraz, albo sobie usunę obraz, to by mnie przeszkadza. Więc zrobimy sobie na nowej stronie coś ciekawego. To już jest nowa strona, jakbyście jeszcze widzieli, bo w tym pakiecie nowe strony są oddzielane takimi kreseczkami po lewej i po prawej stronie. I teraz tak, mamy tutaj przepisy, odwołane, to tak zwane przepisy. I teraz możemy zrobić coś takiego. Możemy tu wstawić tabelę z odwołaniami. Nie znaleziono żadnych przepisów spisu treści, no bo musi być nawet spis treści wprowadzony, żeby tutaj zrobić jakąś tabelkę. Więc ja się tego pozbędę. A, znowu jakiś lag. O, to jest... No dobra, no nieważne. Ale dobra, no to już nie już ten napis jest, dobra. Trudno, coś się tutaj mi stawiło i nie umiem tego usunąć. Dobra. Wstawienie przepisu dolnego. Co to są przepisy ogólnie? Bo to się ktoś może zapytać. Przepisy to są tak zwane odwołania. Ja zaraz skombinuję jakiś tekst z Wikipedii na przykład i wam wyjaśnię, o co chodzi. Więc zatrzymamy na chwilę film i skopiuję tekst z Wikipedii i zaraz wrócę do was z tekstem jakimś. Okej, okay, mamy jakiś tutaj tekst z Wikipedii na temat zespołu Rozgłom. Tylko sobie usunę to formatowanie, bo bardzo jest... brzydko. Tylko usunę sobie formatowanie, ten niebieski kolor z tego tekstu. Zrobię sobie czarny tekst. Pyk. Automatycznie. Okej, dobra, już jest na czarno, więc dobra. I teraz o co chodzi z tymi przepisami? Przepis to jest nic innego jak jakaś definicja jakiegoś słowa. I to możemy zrobić tak, na przykład, jeżeli tu mamy napisane rozgłom założony w 2000 roku trio. I teraz chcemy wyjaśnić, co to jest słowo, co to znaczy trio. To zaznaczamy słowo trio i dodajemy do niego przypis, czyli z odwołania staw przypis dolny. Tak, ale uwaga, bo są dwa rodzaje przypisów, dolny i końcowy. Różnica między tymi dwoma przypisami jest taka, że przypis dolny znajduje się na jednej stronie i załóżmy, że mamy artykuł jakiś, na kilku stronicowy i tak. I chcemy wyjaśnić jakieś definicje słów, nie? W danym artykule i te odwołania są numerowane 1, 2, 3, 4 i tak dalej. W przypadku przepisu dolnego jest tak, że numeracja 1, 2, 3, 4 jest numerowana od początku strony do końca strony. Czyli te odwołania odwołują się do konkretnej strony dokumentu. A przepisy końcowe
są takie, że odwołują się do całego dokumentu. Czyli numeracja jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 w całym dokumencie. Czyli na pierwszej stronie, jak mamy 3 definicje do wyjaśnienia, to będzie 1, 2, 3 i w przypadku przypisu dolnego, a na następnej stronie znowu będzie 1, 2, 3 od początku, a w przypadku dolnego, końcowego, przepraszam, będzie od początku na pierwszej stronie, a na następnej stronie będzie to kontynuowane. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Także teraz tak. Chcemy wyjaśnić sobie słowo trio, więc dodajemy przypis zdolny. Ja mam tego dostępną opcję przypis zdolny, bo ja mam jedną z... Właściwie... A nie, jest. Jest przypis zdolny i przypis końcowy tutaj. No to teraz w moim przypadku jest to obojętne, co ja wybiorę, bo ja mam definicję do wyjaśnienia tylko na jednej stronie, więc to tam obojętnie. Ale ja polecam wam mimo wszystko wybierać opcję końcowego przepisu, gdyż one będą znajdowały się na końcu dokumentu, nie? To już zależy od was. Ja sobie wybiorę przepis dolny, więc już zaznaczę sobie to, pyk. I teraz sobie wyjaśniamy, co to jest trio. Przepraszam, zahaczyłem o mikrofon. Trio. Zes rodzaj. Tak, i to jest definicja słowa trio. I teraz tak, i sobie formatowanie możemy jeszcze zrobić. I tu mamy właśnie rodzaj, jak to ma wyglądać. Czcionkę możemy wybrać inną i rozmiar tej czcionki. Ja sobie wybiorę tak, jak ja mam, bo tak mi pasuje, więc sobie zastosuję. I wychodzę z tego okienka. Po prostu klikam. Nie powinno być, jak widzicie, mamy jedynkę w indeksie górnym napisaną. Czyli jak teraz sobie przejdę do na dół stron, albo sobie jeszcze jedna strona, albo do... No, jeszcze jedna strona muszę zrobić, żeby wam to pokazać, o co chodzi. Więc sobie jeszcze jedną stronę dokumentu i skopiuję coś innego, żeby po prostu wam to wyjaśnić, o co chodzi. Powinien być tutaj na dole ten przypis. Aha, jak się kliknie chyba na słowo trio. Dwa razy chyba zawsze robiło. No, to się pojawia nam tutaj przypis, nie? Na dole. Ja zaraz zobaczę, jak to wygląda w przypadku zwykłego Worda, więc ja to otworzę w normalnym Wordzie na komputerze. Otwórz Worda i zobaczymy sobie, jak to wygląda w normalnym Wordzie. Ja mam Worda 2019. Ok, mamy te same rzeczy i mamy to trio. O, i jest tutaj na dole napisane trio. Także jest kreseczka i jest wyjaśnienie. Definicja słowa trio. No, także tak to wygląda. A tu, jeżeli chodzi o... A, i coś się tutaj nam odświeżyło. Okej. No, a tutaj to po prostu się chyba nie wyświetlają te przepisy na dole. No, chyba że ja coś tutaj źle robię, bo w normalnym Wordzie się wyświetla, a tutaj się nie wyświetla. Więc może ktoś pisać czemu. Tutaj jak kliknę, to się pojawi, a normalnie się nie pojawia. To nie wiem czemu. Może to tak działa. Dobrze. Co my tam mamy dalej? Przypis końcowy.
pokaż, a są, one są ukryte i tu jest opcja pokaż przycisk dolny. A no, proszę, proszę, mamy pokazane. No, chyba one są poukrywane. Czyli one zawsze się nie wyświetlają tutaj, a szkoda. Pokaż przycisk końcowy, no to ja tutaj nie mam tej opcji, bo nie mam żadnego końcowego przycisku. Jest tutaj ta tabela, to jest spis treści, jak mamy w dokumencie, to sobie możemy też odwołania zrobić do spisu treści tabeli. I jeszcze inteligentne wyszukiwanie, to jest po prostu to wyszukiwanie definicji jakichś tam słów. No i co jeszcze? Recenzja dokumentu. Pisownia i gramatyka, to jest sprawdzanie pisowni i gramatyki. Autokorekta, opcja autokorekty, ustawienie język sprawdzania, pisowni, statystyki wyrazów, tutaj możemy sprawdzić, ile mamy wyrazów w dokumencie. Oczywiście to tak, jako taka ciekawostka dla przydatna dla uczniów, którzy się uczą na przykład pisać jakieś wypracowania, gdzie jest ograniczenie liczby słów. Na przykład na maturze, jak jest ograniczenie liczby słów do 180, o ile dobrze pamiętam, to można sobie szybko sprawdzić, ile jest słów. To jest taki trik. Ja zawsze to stosowałem. I tak sobie powiem, że byłem sprytny, bo powiedziałem, ile jest słów w dokumencie. Sprawdź ułatwienia dostępu. Na temat tej funkcji się dobrze już nie wypowiem, bo ja nie używam. Mamy napisane, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym, żeby to powiększę, jakbym nie powiedział, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z tego dokumentu, wybierz i rozwiąż problemy spalane w wyniki. Aha, czyli to po prostu jest nic innego jak funkcja, która dzięki której po prostu Word nam podpowiada, co możemy zrobić, żeby osobie niepełnosprawnej na przykład niedowidzącej albo coś pomóc odczytać dokument. Ja z tej funkcji nie korzystałem nigdy. Przetłumaczenie na inny język, nowy komentarz, usuwanie komentarza i poprzedni i następny komentarz oraz pokaż komentarza. Widok, ustawienie widoku. Widok do edycji. Jak sobie to klikniemy, to będziemy mogli edytować dokument. Widok do czytania, to nam się schowa tylko pasek i będziemy mogli tylko czytać dokument. Czytnik imersyjny, to ten imersja, to nie wiem do końca co to jest, więc się nie wypowiem. To pewnie chodzi o jakieś odwrócenie albo coś, imersja. Nie wiem, jak ktoś wie co to jest, to może pisać. Okienko nawigacji, to jeżeli to klikniemy, to tutaj mamy opcję wyszukiwania, znajdowania zamiany i nagłówków. Nagłówek jest stopka. Przypisy do dokumentu dolne, że możemy wyświetlić, zmienić, dodać. Powiększenie strony i jeszcze możemy aktywować wstążkę uproszczoną. No teraz sobie to aktywujemy, to mamy, tylko się musi to odświeżyć. Mamy po prostu taki uproszczony interfejs, ale ja nie polecam, bo tutaj jest dużo mniej opcji, wtedy jest i ja zawsze korzystałem z normalnej wstążki, pełnej, nie takiej. No i jeszcze na koniec mamy możliwość wyszukiwania po jakichś narzędzi, jak coś zrobić, edytuj w programie Microsoft Word, nam się otworzy na komputerze. Czy możliwość szybkiego przejścia do Skype'a, żeby się skontaktować z kimś? Możliwość logowania się z poziomu tego Worda, udostępnienia dokumentu, komentarze do dokumentu. No i to byłoby wszystko, co tutaj możemy zrobić. Tu możemy przejść do innego programu, pakietu. Możemy przejść do innego folderu. Na łyżku OneDrive, gdzie się ten dokument znajduje. Szybko, nie? Także myślę, że będziemy powoli kończyć. Ten film nieco będzie dosyć długi, ale chciałem pokazać, będę program WordBest. Na Wordzie się znam najwięcej. Także
Ja sobie pozwolę zamknąć normalnie, jeżeli skończymy pracować nad dokumentem, albo chcemy sobie zrobić przerwę, to nie musimy zapisywać niczego, tylko wystarczy po prostu zamknąć. Pyk. Na krzyżyk i wszystko gotowe. Ja się z wami będę powoli żegnał, nie? Bo już film dosyć długi wyszedł. Następnym filmem pokażę wam tego całego Excela, ale to będzie taki bardzo dosyć krótki film, bo ja się na Excelu specjalnie, że tak powiem, nie znam się za bardzo, mówię, nie używam wszystkich funkcji, więc pokażę tylko wam, co tam za opcje mamy, a osoby, które korzystają z Excela, na pewno będą wiedziały, o co chodzi, a jeżeli jesteś osobą, która nie korzystała, to niestety ode mnie nie użyć pomocy, jeżeli chodzi o Excela, bo z Excela nie korzystam, po prostu i tyle. Ale ja się z wami żegnam, w tej chwili do zobaczenia, możecie się pytać, opinie możecie pisać, co o tym myślicie, ale ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.